Drodzy Państwo, jest mi bardzo miło, że po raz kolejny będziemy mogli za chwilę otworzyć Księgę Daniela, ale jestem w pewnym kłopocie, bo do tej pory mówimy o sprawach takich bardzo przyjemnych, bardzo budujących, ale od najbliższego piątku to tutaj będą się działy straszne rzeczy. Tu będą kicały jakieś zwierzęta niesamowite, jakieś rogate bestie, jakieś niedźwiedzie. Tu będą się działy potworne rzeczy. Także ja z góry ostrzegam, jeśli ktoś jest słabego serca, niech nie przychodzi. Niech nie uczestniczy dalej w tych wykładach, bo no chyba, że Państwo przyjdziecie z kimś, to wtedy można się tego kogoś złapać mocniej i jakoś to może człowiek zniesie. W każdym razie ja Państwa lojalnie ostrzegam, że w najbliższy piątek o 18 nie przychodźcie Państwo na wykład, chyba że z kimś. No dobrze, ale skoro przed nami jeszcze rzecz taka lekka, łatwa i przyjemna, to zechciejmy za nią Bogu podziękować. Proszę o powstanie. Łaskawy Boże i Panie, prawdziwie Ty jesteś jeden, jedyny wielki. I do Ciebie myśli nasze wznosimy teraz, prosząc, aby wielkość Twojego majestatu i ogrom miłości Twojej były rzeczami, które znajdziemy w tym rozważaniu. Potrzebujemy bardzo tego, bo każdego dnia przytłaczani mnóstwem rozmaitych spraw i wpędzani w rozmaite sytuacje kryzysowe, potrzebujemy żyć ze świadomością, że mamy dobrego i wielkiego Boga po swojej stronie, który jest w stanie rozwiązać każde zagrożenie. Prosimy Cię, Panie, by ta świadomość była naszym udziałem i teraz, i jutro, i każdego dnia, który nam jeszcze w swojej łasce podarujesz. A za to, co uczynisz, dzięki Ci z góry składamy w imieniu Jezusa. Amen. Proszę Państwa, to jest budynek banku w Sztokholmie, w którym dokonano napadu. Było to 23 sierpnia 1973 roku. I grupa napastników ujęła bodajże 6 osób jako zakładników, przetrzymywała ich tam przez kilka dni. I może nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że kiedy później przesłuchiwano te osoby, to zaobserwowano dziwne zjawisko. Mianowicie one broniły sprawców całego zajścia. Nie chciały składać zeznań obciążających napastników. Zaczęto się zastanawiać, dlaczego właściwie tak. I człowiekiem, który tej sprawie poświęcił bardzo wiele swojego naukowego życia, był profesor Niels Bejerot. On nawet ukuł tę nazwę, która jest tutaj w tytule przeźrocza, syndrom sztokholmski. Mowa jest o sytuacji, w której osoba skrzywdzona zaczyna po pewnym czasie usprawiedliwiać krzywdziciela i wręcz bronić go. Inny przykład. To Patrycja Hearst, córka pewnego magnata prasowego, która została 4 lutego 1974 roku porwana przez takie lewackie ugrupowanie, które domagało się jakiegoś kontyngentu żywności, który miał być gdzieś tam wysłany. Takie jakieś 2x2. Ale coś dziwnego się stało z tą dziewczyną, bowiem ona wkrótce po porwaniu wystosowała list, w którym stwierdziła, że przyłącza się do tego ugrupowania, do porywaczy, że czyni to będąc zupełnie przy zdrowych zmysłach, nie będąc poddana żadnym presjom, po prostu przyjmuje te idee, które przyświecają tamtym ludziom. Oskarżyła ojca o ludobójstwo, plus parę innych jeszcze rzeczy, a już 2 miesiące później, a więc 15 kwietnia tego samego roku, sfotografowano ją, o właśnie tutaj, jak krzyczy do obecnych na sali pewnego banku w San Francisco w czasie napadu na ten bank. No, to już coś mówi więcej. W rok później została aresztowana, w roku 75. Ona potem odwoływała swoje wcześniej składane oświadczenie, mówiła, że jednak była poddana pewnym presjom takim szczególnym. Koniec końców skazana została na 7 lat więzienia, a później prezydent Jimmy Carter zmniejszył jej tę karę do 2 lat. Syndrom sztokholmski. Proszę Państwa,
sprawa z czasów II wojny światowej. Oto Roman Czarniawski. Postać wielce zasłużona dla polskich sił zbrojnych, ponieważ był to, on pod wieloma różnymi pseudonimami funkcjonował, nie tylko pod takimi, ponieważ to jest człowiek, który po klęsce kampanii wrześniowej zdołał przedrzeć się do Paryża i tam wkrótce po dotarciu uruchomił całą siatkę agenturalną. To był człowiek, który zorganizował około 150 agentów, którzy śledzili ruch statków we wszystkich portach francuskich na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ponadto mieli pod kontrolą 100 lotnisk, kontrolując przyloty i odloty, a na dodatek rozpracowali 22 dywizje niemieckie stacjonujące na terenie Francji i to rozpracowali je do szczebla batalionu, więc naprawdę było to rozpoznanie bardzo dokładne. Czarniawski został we wrześniu 1941 roku wezwany do Londynu w celu udzielenia mu dodatkowych jeszcze informacji i wkrótce po powrocie wrócił 10 października, wkrótce potem zostaje aresztowany. Zostaje aresztowany, przesłuchiwany. Po kilku miesiącach, konkretnie od marca następnego roku, zaczyna go przesłuchiwać jeden z pułkowników Abwery. I wtedy padają argumenty, już nie pięści, ale argumenty. Wtedy zaczyna się uzasadnianie. Czy jest pan pewien, że to, co pan robi, jest naprawdę korzystne? Czy walcząc przeciwko nam, przeciwko Niemcom, rzeczywiście działa pan dla dobra swojej ojczyzny? Przecież pan zdaje sobie sprawę, że jeśli my przegramy tę wojnę, to ta czerwona bolszewicka zaraza zaleje całą Europę i o wolności dla pańskiego kraju nie ma mowy w ogóle. Natomiast my jesteśmy w stanie gwarantować wam wolność. Więc niech pan się zastanowi, czy może nie jest tak, że my mamy wspólnego wroga, którym jest bolszewizm. Czerniawski udaje, że przekonały go te poglądy. Godzi się pójść na współpracę. Wkrótce potem zaaranżowana jest jego ucieczka, a on sam zostaje przerzucony potajemnie do Wielkiej Brytanii i tam w styczniu 1943 roku już nawiązuje ponownie kontakt z Niemcami. Niemcy są przekonani, że to jest ich agent osadzony tam na terenie Wysp Brytyjskich, natomiast on natychmiast po wylądowaniu w Anglii zgłasza się do pułkownika Gano, do człowieka, który odpowiedzialny jest za kierowanie całym wywiadem sił polskich na terenie Wielkiej Brytanii. I de facto działa jako podwójny agent. Między innymi dzięki jego działalności Niemcy zostali bardzo skutecznie zdezorientowani w zakresie różnych spraw. Do końca nie zorientowali się, że Czerniawski jest podwójnym agentem. Dzięki jego działalności między innymi Hitler był przekonany, że desant zostanie dokonany w rejonie Pas-de-Calais i został skutecznie zmylony. Ilu ludzi zawdzięcza życie Czarniawskiemu, tego nie sposób oszacować, ale na pewno bardzo wielu. A to inna postać, też z czasów II wojny światowej. Janusz Albrecht. To też wysoki oficer Wojska Polskiego, był nawet dowódcą pierwszego pułku szwoleżerów, a w czasie okupacji zostaje szefem sztabu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Ale i on zostaje aresztowany, podobnie jak Czerniawski. I było to 7 lipca 1941 roku. Początkowo bardzo brutalnie przesłuchiwany, a następnie znów poddany pewnym wpływom indoktrynacyjnym. Następnie znów zasugerowano mu wyraźnie, że przecież mógłby zacząć współpracować dla dobra swojego kraju. Przedstawiono mu pewien konkretny plan. Jeśli zdoła dotrzeć do szefa Armii Krajowej, do Stefana Grota Roweckiego i przekonać go, żeby uciszył polskie podziemie tak, aby nie walczyło z Niemcami, przynajmniej przez pewien czas, to oni w zamian za to zaprzestaną represji. Był to pewien układ,
A chodziło o to, żeby skierować maksimum wysiłku na zwalczanie bolszewizmu. Albrecht zgadza się z tym i wkrótce zostaje zwolniony. Było to 27 sierpnia. Zostaje zwolniony, dając słowo honoru, że doprowadzi do rozmowy pomiędzy dwoma stronami, a więc pomiędzy stroną hitlerowską a Grotem Roweckim. Szereg czasu zajmuje mu organizowanie tego spotkania, przekonywanie, namawianie swoich znajomych, aż w końcu dostaje wiadomość, że Grot Rowecki zdecydował się z nim spotkać. Miało to być 6 września i łączniczka prowadzi go wtedy na ulicę Świętokrzyską 23. Tam w pewnym mieszkaniu miało dojść do spotkania. Ale kiedy on wchodzi do mieszkania, okazuje się, że Roweckiego tam nie ma, natomiast jest jego adiutant. Jest jego adiutant kapitan Krzywicki. I ten podaje mu list od Grota Roweckiego, w którym jest bardzo krótka informacja. Drogi Januszu, posunąłeś się za daleko. Myślę, że będziesz umiał z tego wyciągnąć właściwe wnioski. Na stole stoi szklanka z wodą. To nie jest tylko woda. Tam wewnątrz jest jeszcze coś rozpuszczone w tej wodzie i Albrecht zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli nie zdecyduje się wypić, to na pewno i tak nie wyjdzie żywy z tego pomieszczenia. Kreśli kilka słów listu pożegnalnego do rodziny, po czym wypija truciznę i pada martwy. Mówimy o różnych sprawach. Mówimy o tym, co łączy te wszystkie historie. Mianowicie o tym, że istnieją sytuacje, w których pewni ludzie godzą się współpracować ze złem. I wydaje się to rzeczą naprawdę w najwyższym stopniu absurdalną, a jednak tak jest. Czasem ludzie godzą się współpracować ze złem, chociaż zostali przez to zło w straszliwy sposób dotknięci. Prawda? Wprawdzie mamy wyraźne stwierdzenie mówiące od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, prawda? Ale inni z kolei przytaczają inne wypowiedzi, o na przykład wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. I mówią, no jeśli wszystkiego, no to najpierw muszę spróbować również i tego zła. Jeśli rzeczywiście należy wszystkiego spróbować również i tego zła, prawda? I jeśli to nieprawda, że zła należy unikać, no to spróbujmy na przykład operacji bez znieczulenia. To też jakieś doświadczenie, prawda, przez które powinniśmy przejść, jeśli chcemy konsekwentnie postępować zgodnie z tą maksymą, że wszystkiego należy próbować. Kiedy przypominamy sobie genezę zła tutaj na ziemi, zła przerzuconego z nieba na ziemię, to widzimy wyraźnie, że szatan najpierw skrzywdził człowieka, prawda, ponieważ go omamił swoją diabelską ideologią. Natomiast później, kiedy człowiek już upadł, to obiecuje, że jeśli ten człowiek w dalszym ciągu posłucha jego dalszych zaleceń, to wtedy będzie szczęśliwy. Nie warto iść za Bogiem, warto słuchać moich podszeptów, prawda? Bo wtedy człowieku dopiero będziesz prowadził prawdziwie szczęśliwe życie. Jak wielka jest tutaj niekonsekwencja ludzi, którzy pozwalają sobie iść tą drogą, którzy pozwalają się zauroczyć ideologią diabelską, pomimo tego, że przecież to zło, którego doświadczamy, to zło, które widzimy, jest skutkiem nie kogo innego, jak właśnie diabelskiego działania. No, Wacuś tutaj taką ładną myśl podpowiada, że jego szczęściem jest być blisko Boga. No to dobrze, że Wacuś tak myśli. A my przenosimy się, proszę Państwa, znów do 6 stulecia przed narodzeniem Chrystusa. Babilonu już nie ma, ale na miejscu Babilonu są inni ludzie. To Medowie i Persowie, którzy przyszli i zajęli tamten teren. I jak czytamy, Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. Jesteśmy wciąż w tym 539 roku. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie.
Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. W jakim sensie król miał być poszkodowany? No sprawa jest prosta, prawda? Tam, gdzie jest jakaś drabina urzędnicza, tam, gdzie pojawiają się pewne szczeble administracyjne, to każdy szczebel to jest kolejne ogniwo korupcyjne, prawda? To jest kolejna możliwość zagarnięcia części zysków do własnej kieszeni. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał go ustanowić nad całym królestwem. Tu, proszę Państwa, przez chwilę musimy się zatrzymać. Daniel jest człowiekiem obcym. On był obcym w Babilonie. Tym bardziej obcym jest teraz, gdy nastąpiła zupełna zmiana władzy. My przecież wiemy, co się dzieje, prawda? Kiedy przychodzi nowa partia do rządu, to nagle się okazuje, że nawet sprzątaczki w szkole są wymieniane wszystkie, prawda? Jeśli przypadkiem któraś należała do poprzedniej opcji politycznej. To jest absurdalne, prawda? Ale tak się dzieje. A co dopiero Daniel, człowiek tak zasłużony dla Babilonu? Oczywiście pytamy, jak wielka musiała być uczciwość tego człowieka, rzetelność, skoro nowe władze zdecydowały się kogoś ze starej ekipy pozostawić w zarządzie, utrzymać go jeszcze na takim stanowisku, ustanowić go nad całym królestwem. A więc to świadczy tylko o tym, jak dalece nieposzlakowany był Daniel w swoim całym życiu. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. A więc, proszę Państwa, pojawia się próba osiągnięcia celów czysto politycznych przy pomocy pewnych środków religijnych, prawda? Religia służy jako narzędzie do zrealizowania całkiem przyziemnych celów. To też nie jest nowina. To ludzie od początku tym argumentem szermowali, grali i tak jest do dzisiejszego dnia. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego: żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Propozycja, która mile łechce ludzką próżność, prawda? Bo oferta jest bardzo klarowna. Królu, wszyscy mają do ciebie się modlić. Czyli ty będziesz na poziomie bóstwa. Ach, cóż może być wspanialszego dla próżnego człowieka. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. Tu jeszcze drobiazg, który trzeba koniecznie podkreślić. W stwierdzeniu, które pada wcześniej, mówiącym o tym, że wszyscy ministrowie królestwa i tak dalej doradzają, tkwił pewien błąd, prawda? Drobna, aczkolwiek zasadnicza nieścisłość. To nie wszyscy. Na pewno wśród tych doradzających nie było Daniela. Tak jest, tak jest. No ale tego panowie już nie powiedzieli królowi. Manipulacja? Tak, oczywiście, ale to też nic nadzwyczajnego, bo ludzie od początku, odkąd tylko nastał grzech na ziemi, posługiwali się środkami manipulacji. Wacuś znowu podsuwa cenną myśl. Mianowicie państwo posługuje się argumentem religijnym dla osiągnięcia pewnych świeckich korzyści, bardzo przyziemnych. A więc posługuje się bardzo wzniosłą ideą, żeby swój bardzo ziemski
przyziemny interes zrobić. Dobra, zobaczmy wobec tego, co robi teraz Daniel. Czytamy, że gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Potem stanęli przed królem i tak rzekli. Czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł, rzecz to niewątpliwa, zgodnie z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Wtedy odpowiadając rzekli do króla, Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać. 3 razy dziennie odprawia swoje modły. Proszę Państwa, tak zastanawiam się, co by było, gdyby Daniel wtedy rozmawiał z Bogiem nieco inaczej niż do tej pory. A więc na przykład, gdyby powiedział, Panie Boże, Ty widzisz, ja już jestem u kresu życia, już 80 przeskoczona, Panie Boże, całe życie Ci wiernie służę. Tak naprawdę to chyba nie masz mi nic do zarzucenia, no poza tym, że jestem grzesznikiem z urodzenia, ale tak naprawdę starałem się najwierniej, jak tylko mogłem, przeżyć całe to życie z Tobą i dla Ciebie. I teraz ja potrzebuję przetrzymać tylko te 30 dni. To może umówmy się, że wiesz co, ja przez te 30 dni będę się modlił szeptem. Czy jest gdzieś w Piśmie Świętym napisane, że należy się modlić tylko na głos? Nie ma czegoś takiego, prawda? Więc gdyby Daniel w taki sposób chciał się z Panem Bogiem porozumieć, dogadać, to powiemy, no formalnie nie można by temu niczego zarzucić. A jak byłoby faktycznie? A faktycznie to ci wszyscy ludzie, którzy dzień po dniu, przechodząc tutaj pod oknami Daniela, słyszeli go, tak jak hejnał zwierzy mariackiej, prawda, co godzinę. Tak Daniela słyszano 3 razy dziennie, jak modlił się na głos. To była manifestacja, prawda? Przecież Daniel modlił się na głos nie dlatego, że sądził, iż Bóg stracił słuch, prawda? Albo że ma osłabiony słuch i trzeba mu głośniej trochę mówić. Tylko on to robił po to, żeby ci ludzie, którzy tam chodzą, słyszeli, do jakiego Boga i jakie modły on zanosi. To była jego Danielowa ewangelizacja. To była jego misja na tamtym terenie. I gdyby teraz nagle, znów ludzie przechodząc jak co dnia tutaj pod oknami domu Daniela, usłyszeli, nic nie usłyszeli, prawda? Ciszę usłyszeli, a nie kolejną modlitwę, to co by powiedzieli? No, jednoznaczny przekaz, prawda? Daniel ugiął się pod presją dekretu. Daniel uznał, że król jest potężniejszym Bogiem niż jego Bóg, do którego gdzieś tam w niebie zanosił do tej pory modły. To by było jednoznaczne. I choćby Daniel potem, po tych 30 dniach, znowu zaczął modlić się na głos, to jaki byłby skutek? Na pewno nikogo nie zdołałby przekonać do tego, że jest jeden Bóg, któremu warto służyć. Jego postawa byłaby tego ewidentnym zaprzeczeniem. Popatrzcie Państwo, tak to czasem jest, że jeśli pewnych rzeczy nie zrobi się w pewnym określonym czasie i w pewien określony sposób, to okazja mija w sposób bezpowrotny, a szkody, które powstają, są nierzadko nie do odrobienia. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Idziemy przez życie, kreując fakty w sposób
bezpowrotny. Nie da się rzeczy cofnąć. Można czasem wynagrodzić komuś krzywdę mu popełnioną, ale nie da się cofnąć tego, co się zrobiło. I Daniel, człowiek, który żyje odpowiedzialnie, w pełni odpowiedzialnie, jest tego świadom. I on wie, że nie może zhańbić honoru Pana Boga. Że nie może powiedzieć: Panie Boże, no wiesz, mam tyle zasług całego życia, całe życie swoje przeżyłem dla Ciebie. Bo te wszystkie tak zwane zasługi w jednej chwili zostaną pogrzebane, jeśli teraz, w tym momencie nie zachowa się tak, jak powinien się zachować. A więc Daniel czyni kolejną manifestację. I to jeszcze w jakim stylu? Popatrzcie Państwo, jak ten tekst jest pięknie ułożony. Gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, a więc to pismo, które faktycznie dla niego oznacza wyrok śmierci, to on udał się do swego domu i wtedy zaczyna się modlić. Tak jak gdyby spojrzał na zegarek, powiedział: to zaraz, która to jest? A, to mamy czas, żeby rozmawiać z Panem Bogiem. On nie biegnie, żeby rozmawiać z królem, żeby rozdzierać szaty, żeby mówić: zaraz, zaraz, chwileczkę, dlaczego taki dekret, czemu ja o tym nie wiem. Nie, zupełnie to go nie interesuje. Jest czas, żeby teraz rozmawiać z Panem Bogiem. Jest czas, żeby powiedzieć: Panie Boże, Ty widzisz, co ten biedny król wyprawia. No chyba mu rozum odjęło, no on się zaczyna traktować jak Bóg. Panie Boże, no zrób coś dla tego biednego człowieka, prawda? Po co on ma ginąć? I to ten człowiek, Daniel, który żyje już w tej chwili z wyrokiem śmierci, zaczyna działać zupełnie inaczej, niż należałoby się tego spodziewać. No więc jest życzliwy, jest donosik, prawda? I czytamy, że gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie podobało. I zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować, i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: wiedz, królu, iż jest prawem Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. Nie mogą być zmienione. No a co by było, gdyby król się uparł i powiedział: a ja jednak odwołuję taki tamten rozkaz. Czyli wydaje nowy rozkaz, który odwołuje poprzedni rozkaz. Co by było? Trudno przewidzieć, prawda, jakby się sytuacja ułożyła, ale możemy już, znając pewne rzeczy z historii, pomyśleć i powiedzieć: no tak, gdyby król zdecydował się odwołać poprzedni rozkaz, no musiałby to w jakiś sposób uzasadnić, prawda? A więc na przykład mógłby powiedzieć: zostałem haniebnie oszukany przez moich doradców, ponieważ to, co się stało, to jest tak naprawdę intryga uknuta przez nich przeciwko Danielowi. Mógł tak powiedzieć, prawda? Mógł? No mógł, no oczywiście. Ale co by to było, czym by takie oświadczenie było dla jego podwładnych? No, byłby to przekaz, który mówiłby, że króla można oszukać. Że tego króla, do którego się trzeba modlić, tego Boga, może byle garstka dworaków oszukać zwyczajnie. Co to za król, którego można oszukać? Co to za Bóg, którego można oszukać, prawda? A więc król, gdyby zdecydował się odwołać ten rozkaz, to postawiłby sam siebie w sytuacji wysoce niekorzystnej. Jego autorytet z pewnością by ucierpiał. No ale teraz? Ale teraz ucierpieć ma Daniel. W związku z tym sytuacja jest bardzo klarowna. I wybór bardzo przejrzysty. Albo sprawić, żeby ucierpiał Daniel, albo sprawić, żeby ucierpiał mój autorytet. Albo mój honor, albo jego życie. Król, jak czytamy, starał się go uwolnić. To znaczy, co robił? Nie wiemy dokładnie. Być może zwlekał, być może jeszcze dyskutował z prawnikami tę kwestię, być może jeszcze starał się wywierać presję na niektórych, ale to ci niektórzy w
padli i powiedzieli: królu, jest takie prawo i koniec. Starał się go uwolnić. Ilekroć czytam o tym, że starał się go uwolnić, przypomina mi się pewna historia, w której również jeden człowiek starał się ocalić życie drugiemu. Ta historia jest pięknie opisana w Ewangelii. Kiedy, jak czytamy, przyprowadzono Pana Jezusa do Piłata i zaczęli go oskarżać, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacania podatku cesarzowi i powiada, że on sam jest Chrystusem, królem. I zapytał go Piłat: to ty jesteś królem żydowskim? A on odpowiadając rzekł mu: to ty mówisz. Piłat zaś rzekł do arcykapłanów i do tłumów: żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. Oni natomiast obstawali przy tym i mówili: podburza lud, nauczając po całej Judei i to począwszy od Galilei aż dotąd. Piłat wydaje orzeczenie: żadnej winy w tym człowieku nie znajduje. To jest wyraźne stwierdzenie, prawda? To jest wyrok. Co powinno nastąpić teraz po wydaniu takiego orzeczenia, takiego wyroku? Uwolnienie, oczywiście. Jeśli nie ma w tym człowieku żadnej winy, to on powinien zostać natychmiast wypuszczony na wolność. Ale co się dzieje teraz? Jest presja tłumu i czytamy, że dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Popatrzcie Państwo, jest człowiek, który ugina się pod presją tłumu i robi pewnego rodzaju unik. My często w życiu boimy się konfrontacji, bo uważamy, że opowiedzenie się, zdecydowane opowiedzenie się po stronie prawdy pozbawi nas w życiu czegoś tam. Dobrej opinii, jakiejś innej osoby, dóbr materialnych. Tak, rzeczywiście, czasem opowiedzenie się po stronie prawdy wymaga ponoszenia ofiar. Tak, i to bardzo konkretnych, często bardzo wymiernych ofiar. Ale popatrzmy teraz, co dzieje się z człowiekiem, który zamiast stanąć zdecydowanie po stronie prawdy, zaczyna lawirować, zaczyna robić uniki, to w jedną, to w drugą stronę. Tutaj odsyła Pana Jezusa do Heroda zamiast go uwolnić, prawda? A więc jest niekonsekwentny w tym, co mówi, z tym, co robi. Robi unik, odsyła go do Heroda i czytajmy, co dzieje się dalej. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich: przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie. A Herod także nie. Nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. Herod także nie. Co powinno nastąpić teraz, gdy po raz drugi Piłat stwierdza niewinność Chrystusa? Uwolnienie. Oczywiście. Pan Jezus powinien zostać natychmiast uwolniony. A co się dzieje? Każe go więc wychłostać i wypuszczę. Jak to wychłostać? Niewinnego człowieka chłostać? Popatrzcie Państwo, co się dzieje, kiedy człowiek nie jest konsekwentny w pewnych decyzjach, w pewnych wyborach, które powinien podjąć, kiedy zaczyna robić uniki, kiedy wie, gdzie jest prawda, a zaczyna ją omijać, ponieważ uważa, że przyjęcie jej jest bardzo niebezpieczne dla niego, ponieważ uważa, że sam jest mądrzejszy i potrafi lepiej pokierować swoim życiem, niż może to uczynić Pan. Każe go więc wychłostać i wypuszczę. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: strać tego, a wypuść nam Barabasza. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Tak jak tamten, prawda, który też chciał uwolnić Daniela. On ma dobre intencje. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem.
I oto po raz trzeci Piłat stwierdza niewinność Jezusa. Jaki jest tego finał? O właśnie. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyki ich wzmagały się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Popatrzcie Państwo, no, jest takie powiedzenie, które mówi, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, prawda? Ale tutaj mamy niesamowity wręcz przykład prawdziwości tego stwierdzenia. Nie wystarczą dobre chęci. Tamten król miał naprawdę dobrą wolę uwolnienia Daniela. On tego szczerze chciał. Piłat trzykrotnie stwierdza niewinność Pana Jezusa i chce go uwolnić, ale ponieważ tego nie robi, znów z obawy przed narażeniem się tłumom, ponieważ tego nie robi, to za każdym razem staje się kimś gorszym. Na początku odsyła go jako więźnia, potem każe go wychłostać, a za trzecim razem wydaje wyrok krzyżujący. Zwróćcie Państwo uwagę, co dzieje się z człowiekiem, jeśli konsekwentnie nie postępuje za prawdą, jeśli widzi ją, potrafi ją uznać, ale nie sankcjonuje jej w życiu. To jest katastrofa. To szatan wyprowadza człowieka w pole. Ani się człowiek nie obejrzy i znajdzie się nie tam, gdzie by chciał. Tak, brak konsekwencji, proszę Państwa, zemści się na każdym, niezależnie od tego, jakiego stanowiska by człowiek nie był i jak wiele mądrości ludzkiej by nie posiadał. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy, a król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. A wstawszy bardzo rano o świcie, poszedł król śpiesznie do lwiej jamy, a gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? To ciekawe, proszę Państwa, ta poprzednia fraza jeszcze, prawda? Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje, tak? A to jest typowe dla człowieka, dla grzesznika. Zrzucać na Pana Boga odpowiedzialność za rzecz, którą powinien zrobić człowiek. To do króla należało uratować Daniela, a nie zrzucać to na Pana Boga. No ale stało się tak, jak się stało. I teraz, kiedy król przychodzi po nieprzespanej nocy, to budzi Daniela. Prawdopodobnie budzi Daniela, to nie jest napisane, ale możemy przypuszczać, że skoro ten spał tak bardzo niespokojnie, czy raczej nie spał, to Daniel prawdopodobnie w tej lwiej jamie doskonale spędził noc. Chłopina się serdecznie pomodlił, podziękował Panu Bogu za ratunek, przytulił się do jednego lwa, drugiego sobie położył na nogach, może trzeciego tam pod plecy, żeby go grzało, prawda? No i proszę, i wszystko jest w porządku. Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy. A gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony, a zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. I proszę Państwa, ja wiem, co zaraz ktoś mi będzie chciał tutaj powiedzieć. A co winne te kobiety i te dzieci? Proszę Państwa,
Nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale jeśli ktoś chce rozważyć tę kwestię, to ja jestem do dyspozycji. Możemy się umówić, ja przyjadę do Państwa, bardzo chętnie będziemy rozmawiać o tym, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale dzisiaj z braku czasu proszę pozwolić, że pominę ten fragment. Natomiast interesuje nas w tej chwili najbardziej to zestawienie, prawda? Dwóch postaci. Dwóch postaci gotowych na wszystko. Z jednej strony jest człowiek gotowy na wszystko, by tylko ratować nawet chyba nie siebie, prawda? Swój autorytet. Ale oczywiście jest gotów, aby zrobić to kosztem drugiego człowieka, prawda? I raptem tu chodzi tylko o autorytet, a tu chodzi o życie. Ale spadkobierca Babilonu jest gotów nawet i na taki akt. Proszę Państwa, dzisiaj oczywiście jest przed nami wybór, jest przed nami kwestia. Jest pytanie, na co się zdecydujemy. Czy na tę babilońską drogę egoizmu, która właśnie ratowanie samego siebie zgodnie z własną koncepcją stawia zawsze na pierwszym miejscu, czy też pójdziemy tą Bożą drogą miłości, która mówi wierność Bogu za wszelką cenę, bo to On jest moim ratunkiem. Proszę Państwa, tę historię dobrze się czyta i dobrze się studiuje. Oczywiście pomiędzy tymi dwoma postawami nie ma żadnych punktów wspólnych. Dzieli je zdecydowana linia i nie sposób wypracować tutaj jakiegokolwiek kompromisu. Owszem, ludzie od wielu, wielu lat wkładają wiele wysiłku w to, żeby ten kompromis wypracować i żeby udowodnić, że da się iść tak trochę z Bogiem, a trochę na opak. Ale Jezus mówi wyraźnie, zdecyduj się, albo ze mną, a jeśli nie ze mną, to znaczy, że przeciwko mnie. Trzeciej możliwości nie ma. Tylko właśnie, kiedy przychodzi decydować, to zawsze pojawia się ta wątpliwość przez takiego usłużnego podsunięta. Czy można ufać takiemu staremu słowu? Czy można ufać czemuś takiemu jak Biblia i dzisiaj w tym XXI wieku układać życie według tych starych słów? Kto to widział, żeby coś takiego robić? No dobrze, a czy można było wtedy ufać staremu słowu? Kiedy Chrystus kona, to jest to skutek właśnie zaufania do Słowa, które zostało napisane, no oczywiście w różnym czasie, ale najstarsze teksty pochodziły sprzed 15 wieków przed narodzeniem Chrystusa. To bardzo długo. Wystarczająco długo, aby zanegować wartość tych pism i powiedzieć nie, mamy inne czasy, inne życie. Nie można ich podporządkowywać komuś, kto pisał tak dawno. Ale proszę Państwa, dzisiaj to nawet dzieci, o Marysia nawet potrafi przedłożyć argument na tego rodzaju stwierdzenia. I Marysia tutaj wyraźnie nam podpowiada, że ważna jest wiarygodność autora, a nie czas dania wypowiedzi. Finał tej historii. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści. Pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i jego władza jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na ziemi i na niebie. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. No pięknie. No chwała Bogu, że król doszedł do jakiego takiego rozumu i że uznał wyższość prawdziwego Boga. To dobrze, to się miło czyta, że on wybawia i wyzwala. To jedna z takich historii, które bardzo lubimy i my czytać, i lubimy czytać naszym dzieciom. Daniel wśród lwów, uratowany. Ale proszę Państwa, nie sposób nie postawić jeszcze jednej sprawy. Co zrobimy wtedy, jeśli Bóg nie wybawia? Co mieli powiedzieć ci ludzie, którzy znaleźli się choćby w takiej sytuacji? Czy oni się nie modlili? Czy oni nie byli dość wierni?
Czy za nich nie modlili się inni, nie pościli, nie prosili o ratunek, a jednak oni zginęli, tysiące ich zginęły? Co zrobić z tymi późniejszymi, z tymi, którzy zginęli w czasie wielkich prześladowań, w czasie średniowiecza, tylko dlatego, że chcieli żyć w zgodzie z prawdą Bożą objawioną w Słowie, że sprzeciwili się ludzkim pomysłom, ludzkim tradycjom, ludzkim presjom, ludzkim autorytetom, że nie zgodzili się czcić człowieka jak Boga, za to musieli ponieść śmierć. Co powiemy wtedy, gdy ci ludzie byli konfrontowani tak ostro i gdy Bóg nie wkraczał i nie ratował? Czy Bóg jest niegodny zaufania? Chrystus, zanim odszedł, obiecał: wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. I od razu powstaje pytanie: Panie Jezu, no a co ty wtedy będziesz robił? Gdzie będziesz ty? Dlaczego ty nie będziesz ratował? Ale to jest materiał na osobne rozważanie. Więc znów o tym nie będziemy mówić teraz. Ale powstaje kwestia, czy w związku z tym, że Bóg nie zawsze ratował, ale przestrzegał, wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Czy pomimo tych rzeczy Bóg stał się istotą niewiarygodną? Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą, napisał Paweł. A my powtarzamy kwestię, czy w związku z tymi wydarzeniami różnymi, które były i które jeszcze się powtórzą, czy Bóg przestał być wiarygodny tylko dlatego, że za każdym razem nie interweniuje i nie ratuje tak jak Daniela? W Księdze Objawienia taki maleńki fragment chciałbym przeczytać z niej. Widziałem, pisze Jan, wychodzące z morza zwierzę i przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem i oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu i czyni wielkie cuda i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu i dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Proszę Państwa, tu jest cała masa symboliki. Ja znów nie będę jej omawiał w tej chwili, musielibyśmy tu siedzieć bardzo długo. Chcę zwrócić uwagę tylko na jeden element, że w tym opisie czasów końcowych znów znajdujemy wyraźną mowę o prześladowaniach. Prześladowaniach, które będą realizowane na bazie czci. Kogo czcisz? Jeśli czcisz prawdziwego Boga, musisz się liczyć z prześladowaniami. Tak. Co w związku z tym? Czy Chrystus stawał przed podobnym dylematem? Tak, proszę Państwa, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Sięgnę do trzeciej pokusy, która tam wtedy na pustyni stała się jego udziałem. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. A więc karty zostały odkryte. Tu już nie ma żadnego kamuflażu. Tu już każdy wie, kim kto jest w tej scenie. I szatan wychodzi do Jezusa z pewną ofertą promocyjną. To tak jak te hitlerowskie propozycje, o których mówiliśmy na początku naszego rozważania. Na czym polega ta oferta promocyjna? O, proszę bardzo. On nagle w swojej wielkiej łaskawości decyduje się oddać Chrystusowi całą ziemię. To wszystko dam ci,
jeśli upadniesz. To wszystko dam ci. Jeśli będziesz ze mną zadzierał i walczył, to wiesz, że wielu stracisz. Ale wiesz co? Ja nie jestem taki zły, jak mówią. Ja ci ich wszystkich dam, bo mnie na nich nie zależy zupełnie. Ale ty ich kochasz, to bierz, proszę bardzo. Masz prezent zamiast walki. Nie będziesz musiał tak bardzo się namęczyć. A wreszcie będzie to zwycięstwo bez krzyża. Miłość bez cierpienia. Czy istnieje coś takiego? Tylko bardzo proszę, młode małżeństwa niech nie odpowiadają. To tylko te starsze. Czy istnieje miłość bez cierpienia? Nie ma czegoś takiego. Nie ma. I Chrystus doskonale zdawał sobie sprawę, że ten, który był autorem wszelkiej krzywdy, jaka zaistniała na świecie, chce i jego skrzywdzić po raz kolejny i wszystkich ludzi. A jego oferta nie ma nic wspólnego z prawdą, ani z chęcią dotrzymania słowa. Jezus zdawał sobie sprawę, że gdyby tylko ten jeden pokłon złożył szatanowi, wszystko przepadłoby. Łatwo było powiedzieć, przecież nikt nie widzi, prawda? Jeden pokłon, jesteśmy tu na pustyni, nikt nie doniesie, nie ma nikogo. Czasem ludzie dzisiaj też tak działają, prawda? Robią różne rzeczy, wypowiadają różne słowa, jak gdyby Bóg nie istniał, albo jak gdyby można się było schować przed Nim w piwnicy, czy wejść do jakiegoś bunkra, czy jeszcze czegoś innego i zrobić to, o czym wiadomo, że nie powinno się robić. Tak się ludzie zachowują. Ale świat jest cały przeźroczysty dla Pana Boga. Nasze umysły są przeźroczyste. A Jezus, zdając sobie z tego doskonale sprawę, oparł się temu w piękny sposób, mówiąc: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu, Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Chrystus nie pozwolił się zainfekować ideologią zła, dlatego zwyciężył. Jednocześnie pokazał nam sposób postępowania, jaki powinien być naszym udziałem. Udziałem tych wszystkich, którzy chcą Mu wierzyć na słowo, którzy chcą, tak jak On, być gotowi na wszystko.